Czy jesteśmy w Alpach? Czy jesteśmy w Planicy? Nie, jesteśmy w Zoetermeer. A w Zoetermeer jest sobie sztucznie usypana góra, a raczej zbudowana, ponieważ to jest na stelażu. Ma to aż 300 metrów długości i można sobie tam pozjeżdżać na nartach i snowboardzie. Albo na dupolocie. Cała budowla wygląda jak schronisko w górach. Snow World Zoetermeer. To naprawdę imponujące miejsce dla miłośników sportów zimowych. Posiada on najbardziej stromy, kryty stok narciarski w Europie, mierzący aż 300 metrów, co jest niewątpliwie atrakcją dla najbardziej zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów. Dodatkowo, obiekt oferuje dwa łagodniejsze stoki o długości 140 metrów każdy, idealne dla osób, które preferują mniej ekstremalne zjazdy lub dopiero zaczynają swoją przygodę z narciarstwem. Pomyśleli również o najmłodszych. Krótki stok o długości 30 metrów, idealny dla dzieci. Są również organizowane różne zabawy podczas wydarzeń, takich jak Dzień Dziecka. Co ważne, bilety na stoki można nabyć online. A na miejscu istnieje możliwość zakupu lub wypożyczenia niezbędnego sprzętu narciarskiego czy snowboardowego. Obiekt jest wyposażony w kilka wyciągów, które ułatwiają dostęp do szczytu stoków, a temperatura wewnątrz sięga minus 7 stopni Celsjusza, co zapewnia optymalne warunki dla śniegu. A wygląda to mniej więcej tak. Dodatkowym atutem Snow World Zoetermeer są dostępne na miejscu pizzeria z okrągłym piecem na pizzę, restauracje i kawiarnie, które oferują miejsce do odpoczynku i przekąszenia czegoś smacznego. To sprawia, że jest to idealne miejsce na całoroczne szaleństwo na śniegu, niezależnie od pogody na zewnątrz, ponieważ obiekt jest otwarty przez cały rok. Co nie, możesz sobie siedzieć, spożywać posiłek i patrzeć sobie, jak inni zjeżdżają z góry. To właśnie ta metalowa konstrukcja utrzymuje cały obiekt, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo, ale również możliwość rozbudowy lub zmiany, zgodnie z rosnącymi wymaganiami lub oczekiwaniami odwiedzających. W tym miejscu należy wspomnieć, że najdłuższy tor miał pierwotnie 210 metrów, następne 90 metrów zostało dobudowanych. Kurczę, chciałem wejść na samą górę, ale niestety powstrzymały mnie przed tym drzwi. Bilet kosztuje około 27 euro za godzinę, a na cały dzień około 52 euro. Wypożyczenie całego sprzętu to jakieś 35 euro, czyli najlepiej się opłaca przyjechać na cały dzień z własnym sprzętem. Nie zjeżdżałem nigdy na snowboardzie ani nartach. Jedyne, na czym jeździłem, to deskorolka. I w zimę, kiedy był śnieg, odkręcaliśmy traki z deskorolki i po prostu zjeżdżaliśmy na takiej desce. Co potem było fatalne dla samej deskorolki. Ponieważ od tej wilgoci i tak dalej po prostu się szybko niszczyły. Zdzierał się papier ścierny i już się potem w lato za bardzo nie dało nią jeździć. Ciekawe jest też to, że w Europie znajduje się łącznie 8 takich obiektów, a największy z nich w miejscowości Landgraaf dysponuje aż 5 stokami. Każdy z tych obiektów oferuje unikalne doświadczenie i możliwości dla miłośników sportów zimowych, zarówno dla doświadczonych narciarzy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zimowymi aktywnościami. Ten obiekt znajduje się w miejscowości Zoetermeer, które kiedyś było tylko małą wioską, coś w rodzaju spokojnego miasteczka z garstką ludzi. Mówimy tu o latach 60. XX wieku, kiedy to w Zoetermeer mieszkało zaledwie około 10 tysięcy osób, ale potem coś się zmieniło. Holenderski rząd postanowił, że Zoetermeer stanie się tak zwanym miastem wzrostu. To oznaczało, że zaczęli na poważnie budować i rozbudowywać to miejsce, żeby ludzie z większych miast, takich jak Haga, mieli gdzie się przeprowadzić. W ciągu kilku dekad Zoetermeer przeżyło prawdziwy boom. Budowano domy, drogi, szkoły, sklepy, dosłownie wszystko, czego potrzeba do życia w nowoczesnym mieście. W 2000 roku liczba mieszkańców zwiększyła się do 120 tysięcy, a obecnie mieszka około 130 tysięcy, co oznacza, że pomnożyli pierwotną liczbę kilkanaście razy, lecz mimo to nie zabrakło miejsca na parki czy jezioro. Jest mój pojazdzik nowy! Tutaj będzie miejsce na twoją reklamę. W sensie na moją, ponieważ nie wiem, czy potrzebuję sponsora. Wolę busa okleić swoje barwy, ale jeżeli ktoś ma jakąś ciekawą propozycję, to zapraszam. I tutaj też będzie, nie? Tutaj będzie taki napis. Pojemny bus.
i poje będzie na czerwono i bus będzie na czerwono, czyli pojebus. Chyba w każdym mieście są sklepy na dole, a mieszkanie na górze. Raczej trudno spotkać odwrotną sytuację. Czasami jeszcze są na górze mieszkania i na dole też mieszkania. Jednak w tym mieście znajduje się coś. Coś, co jak usłyszałem, postanowiłem tutaj przyjechać. Mianowicie frytki z bigosem. Właśnie tak. Czyż to nie brzmi wspaniale? Niczym połączenie dwóch światów na jednym talerzu, jakim jest życie. To jak zanurzenie się w nostalgii i nowoczesności jednocześnie. Uczta, która zabiera nas w podróż przez różne kultury i epoki, jednocząc tradycję z innowacją. Jak to k***a zamknięte? Co jest do k***a? Ale niestety akurat lokal jest zamknięty, ponieważ przenoszą się do większego. Zjem zatem coś innego. Najmniejsza Nutella na świecie. To co przed tym jadłem, to był naleśnik z boczkiem i serem. Był naprawdę dobry. Kurde, smakował mi. Santa Claus. Hello, hello. To osoba, która szła na czele, to Zwarty Piet. Znany też jako Czarny Piotruś. To postać tradycyjnie pojawiająca się w holenderskich i belgijskich obchodach świętego Mikołaja, zwanych Sinterklaas, które odbywają się w grudniu. Zwarty Piet jest przedstawiony jako pomocnik świętego Mikołaja, odpowiedzialny za rozdawanie prezentów dzieciom oraz za zabawne figle. Jednak dzisiaj jest to kontrowersyjny temat, ponieważ Czarny Piotruś maluje sobie twarz na czarno, co ma symbolizować sadzę z komina. W Zutemir jest sporo atrakcji, natomiast następne miejsce nie jest za bardzo atrakcyjne, ponieważ jest to holenderski odpowiednik Wordu, czyli CBR, miejsce, gdzie zdajesz egzamin na prawo jazdy. Egzamin w Holandii na prawo jazdy jest mega ciekawy. Pierwsze trzeba zdać teorię, więc trzeba się po prostu nauczyć. Nie trzeba iść do żadnej szkoły, nie jest to obowiązkowe. Wystarczy po prostu samemu się nauczyć i jeżeli jest się już gotowym, wtedy po prostu zapisujesz się na egzamin i czekasz. Egzamin teoretyczny dzieli się na trzy części. W każdej są pytania wielokrotnego wyboru. Pierwsze to rozpoznawanie zagrożeń. Jest 10 sekund na pytanie i zawsze są te same odpowiedzi, czyli zatrzymaj się, zwolnij albo nic nie rób. A zmienia się tylko zdjęcie, które zawsze jest zrobione z miejsca kierowcy i są na nim lusterka i prędkościomierz, ale też sytuacja na drodze, którą należy zidentyfikować w wyznaczonym czasie i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 25 pytań wystarczy mieć 13 prawidłowych. Wiedza. Tutaj oceniane są nie tyle co przepisy, ale znajomość bezpieczeństwa i ekologiczna jazda. Jest 12 pytań i trzeba odpowiedzieć poprawnie na 10. 3. Znajomość przepisów. Tutaj już trzeba wiedzieć kto, gdzie i kiedy jedzie pierwszy. Na 28 należy odgadać 25, co w sumie daje 65 pytań na 30-minutowym egzaminie. Jednak kiedy oblejesz jedną z kategorii, musisz zapisać się ponownie. I jak już masz tą teorię, wtedy musisz znaleźć instruktora, który będzie z tobą jeździł i musisz mieć wyjeżdżone minimum 5 godzin. Potem z tym instruktorem zapisujesz się na egzamin i będziesz jeździł na egzaminie jego samochodem. Chodzi o to, że zdajesz egzamin praktyczny tym samym samochodem, którym się uczyłeś. Sam egzamin praktyczny wygląda w ten sposób, że trzeba tutaj przyjechać z instruktorem i ten instruktor może być z tobą podczas egzaminu. W samym ośrodku, gdzie teraz jesteśmy, nazywa się CBR, czyli to jest taki polski WORD, nie ma placu manewrowego. Na początku jest badanie wzroku, a polega ono na tym, że trzeba przeczytać tablice rejestracyjne z samochodu, który wskaże egzaminator. Jeśli podasz poprawne, test zaliczony. Podczas egzaminu nie ma styczności z lekarzem, a jedynie trzeba podpisać oświadczenie, że jest się zdrowym. Egzamin praktyczny trwa około 30 minut. W tym czasie egzaminator przeprowadza wszystkie ćwiczenia, takie jak parkowanie czy jazda po autostradzie. Głównie wykonuje się polecenia egzaminatora, ale jest ćwiczenie, które polega na zatrzymaniu pojazdu, ustawieniu mapy i kierowaniu się do celu. Można popełnić dwa błędy. Jeśli jednak zrobisz więcej, o tym, że nie zdałeś, dowiesz się na koniec egzaminu. Kiedy wracasz z powrotem do ośrodka, należy zaparkować tyłem i pamiętać, w jaki sposób należy otworzyć drzwi, ponieważ możesz obrać już pod sam koniec. Trzeba otworzyć prawą ręką lewe drzwi, ponieważ wtedy automatycznie obracasz się w lewo, patrząc, czy nic nie nadjeżdża. Wtedy dopiero idziecie do środka i dowiaduje się, czy zdałeś, czy nie. Jest to niespodzianką do samego końca. Koszt całego egzaminu może wahać się w zależności od umiejętności, ponieważ koszt teorii to jakieś 32 euro w języku holenderskim. Z tłumaczem przysięgłym to już koszt prawie 200 euro. Godzina jazdy praktycznie może się różnić, zależnie od miasta i firmy, lecz może to być od 25 do 50 euro za godzinę jazdy, co przy minimalnej ilości godzin do wyjeżdżenia daje nam 125 euro,
a potem egzamin praktyczny to jakieś 120 euro, więc można się zmieścić w 300 euro w całości, plus ewentualne zdjęcia lub samo wyrobienie dokumentu, na który czeka się około doby przy dodatkowej opłacie. Dobra, idziemy stąd, w tym mieście są ciekawsze miejsca. Jednak żeby filmy nie trwały za długo, pojedziemy jeszcze w jedno, mianowicie jezioro Zoetermeer, z którego miasto czerpie swoją nazwę, oznaczające dosłownie słodkie jezioro. Już nie istnieje. To jezioro zostało osuszone w 1614 roku, a jego nazwa pozostała jako nazwa miasta. Historia Zoetermeer sięga około 1000 roku naszej ery, kiedy to było małą wioską rybacką nad brzegami tego jeziora. Niestety nie mam żadnych zdjęć z tamtego okresu. Tak więc jezioro w Zoetermeer. Ej! To nie jest to samo jezioro. Tamto przekształcono w polder. Prawie w każdym jeziorze w Holandii jest wyznaczone miejsce dla psów i też plaże nudystów. Gdzieś tutaj też się znajduje. Podejrzewam, że teraz nikogo nie będzie. Tym bardziej dziewczyn. Żadna dziewczyna nie rozbierze się do naga, kiedy jest zimno. Bo to są przecież zmarzluchy. Chyba, że jest morsem? No. Morsiara. To, że to oglądasz, to znaczy, że dotarłeś do końca. Także dzięki wielkie za wytrwałość. Polecam sprawdzić inne moje filmy. Ten był pierwszy. Ten był ostatni. A tu jest jakiś tam. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tak jest, co nie?